air filled bright with stars, galaxies in astral seas above. On cosmic paths we'll trace man's journey into space. Fly with me and watch as skies unfold, superstars in numbers still untold, dwarfs at play, a frosted Milky Way on silver wings. Był sobie kosmos. Is such a wondrous thing. Leave behind this still soft lunar race. Come see, come take your place. We're leaving soon for space. Fly with me. Olbrzymy. Żeby podziękować nam za informacje pomocne w odnalezieniu ich statku zagubionego na tej samotnej planecie, Kasjopejanie oddali nam 3 maszyny typu Ważka, w tym także wasz statek, dzieci. Czy to nie dlatego, że po tym, co stało się na Trytonach, starają się być nieco milsi? Przynajmniej na razie. Mam nadzieję, że nasz rząd nie wierzy w pokojowe deklaracje generała. Ten New to prawdziwy hipokryta. Macie rację, dzieci. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę. Ale mieliśmy szczęście. Niedługo będą gotowe nasze nowe statki. To powinno nieco pohamować ich ambicje. Myślę, że na razie będą siedzieć cicho. Was z kolei czeka nowe zadanie. Za chwilę mistrz przedstawi wam szczegóły kolejnej misji. Kochani, powiem wam, co już wiemy na pewno. Słońce NGC 16612 słabnie i zaczęło wypluwać ostatnie strumienie energii. Uwaga, wkrótce przeistoczy się w białego karła. Choć na razie tylko blednie. Ale niepokoi nas jego czwarta planeta. Do niedawna myśleliśmy, że nie ma tam życia. Fakt, że czasami zmieniała nieco wygląd, lecz przypisywaliśmy to naturalnym cyklom. Spójrzcie tutaj, to są wyraźne modyfikacje pochodzące z wnętrza planety. Jakieś ślady ciepła? Nie, nic takiego nie wykryliśmy. Więc nie chodzi tu o wstrząsy sejsmiczne? Nie, w ogóle tego nie rozumiem. Wygląda to na jakieś wewnętrzne ruchy, jakby jakiś lud troglodytów zdecydował o przebudowaniu swojego miejsca zamieszkania. Jeśli taki rzeczywiście istnieje, musimy nawiązać z nim kontakt i powiadomić go, że planeta jest zagrożona. Metro właśnie zarejestrował ostatnie informacje dotyczące czwartej planety z systemu NGC 16612. Odległość orbitalna 137 milionów kilometrów, masa planety 98,742 w relacji do masy Ziemi. Rotacja 30 godzin, tlen 24,2%, azot 73,6%, argon 0,6%. Tak? Dwutlenek węgla 0,3%, czyli zbliżony do poziomu na Omedze. Temperatura łagodna i raczej stała, ze średnią 30 stopni, co wynika ze stałego nachylenia osi planety. Występuje tam mnóstwo gatunków roślin. Czy ktoś mnie w ogóle słucha? Powiększenie. No to jesteśmy na miejscu. Pejzaż jest rzeczywiście dosyć niepokojący. Mistrz chyba miał rację. Spróbujmy znaleźć mieszkańców tej planety. Magnetyczne pole ochronne włączone. To miejsce wygląda na niezamieszkałe, ale musimy to sprawdzić dokładnie. Okropnie tu gorąco. Nie pomagają nawet specjalne kombinezony. Chodźmy w stronę tej ściany drzew, tam.
Nareszcie trochę trawy. To trawa? Tak, zrobiłem szybką analizę, która potwierdziła, że jest to trawa. Ja nazwałbym to raczej olbrzymimi drzewami. Bardzo wysokie te rośliny. Tak, rzeczywiście. Dobra, chodźmy może dalej. Zapomnieliśmy już, co to prawdziwa cisza na naszej planecie. Teraz przynajmniej wiemy, że nie jesteśmy tutaj sami. Pająk! Pająk olbrzym! Naprawdę gigantyczny! Chcecie, żebym wlazł w ten wielki wór na odnóżach? Roślina zaczęła wydawać ultradźwięki, by przyciągnąć robala. To doprawdy przedziwne. Co za dziwna planeta. Jeśli wszyscy jej mieszkańcy są podobnych rozmiarów, to może być ciekawie. Nie tylko dziwna, ale i okrutna. Schrońmy się w tej dolince. Na pewno będziemy tam bezpieczni. Rozbijemy obóz, żeby spokojnie spędzić noc. Chwilowo mam dość. Odpocznijmy przez moment, dobrze? Nic z tego nie rozumiem. Jak to możliwe? Oparłem się o ogromne drzewo i nagle sama widziałaś. To jakieś czary. Bardzo dziwne. Gdyby rośliny były normalnych rozmiarów, do takiego stanu mogłyby je doprowadzić termity. Ale tu, biorąc pod uwagę ich wielkość, jak ogromne musiałyby być owady. Niemożliwe. Zaczekajcie chwileczkę. Jeśli chodzi o termity, to mamy w pamięci bardzo ciekawą historię. Opustoszałe składy żywności, znikające meble, zawalające się domy. Nie, tato! Most się zaraz zawali! Co się dzieje? Nic takiego. To był tylko zły sen. Wszystko przez te opowieści o termitach. Wreszcie się obudziliście. Zbadałem skład tutejszej ziemi. Dziwne. Trzeba było ją zbadać, żeby... Mrówki! Gigantyczne mrówki! Chityna! To substancja, z której zbudowane są pancerze owadów, pająków, homarów i ściany komórkowe niektórych grzybów. Zdaje się, że warunki życia na tej planecie bardzo im służą i być może... Uciekajmy tędy, prędko! Oto widok zupełnie jak ze zdjęć mistrza. Przypomina zamek z bajek dla dzieci. Ciekawe, czy ktoś tu mieszka? Raczej zamek z sennych koszmarów. Do licha, stąd nie ma wyjścia. A nasi chitynowi przyjaciele są coraz bliżej. Za wszelką cenę musimy znaleźć kryjówkę. Spokojnie, tylko spokojnie, zastanówmy się. Nawet jeśli uznały nas za smaczny kąsek do schrupania, nie wysłałyby tak licznej armii tylko za nami.
Masz rację. Musi być inny powód. Tylko jaki? Metro? Musimy dowiedzieć się, o co chodzi. To szybko. Masz jakiś pomysł? Z matematycznego punktu widzenia to mało prawdopodobne, żeby chodziło im o nas. Jeśli chodzi o dalsze kwestie, to brakuje mi danych. Przykro mi, wybaczcie. Na przyszłość dopilnujcie, żeby moje oprogramowanie odpowiadało celom misji, jeżeli mam być bardziej pomocny. Uwaga, zagrożenie. Jesteśmy otoczeni. Pomocy! Piero! Właśnie was szukałem. Czy mógłbym się wam na coś przydać? Piero, patrz! No to już po nas. Pozostaje nam tylko drogo sprzedać swoją skórę. Metro, użyj lasera i osłaniaj nas. Chodź, psyche. Stąd będzie lepiej widać. Rozwalimy was, termity. Zdaje się, że nas bronią. Bronią też swoich, ale od chwili, kiedy zobaczymy, że zwalczamy ich wrogów mrówki, biorą nas za sprzymierzeńców. Nie widzą nas. Rozumiesz coś z tego? Tak. Myślę, że wszystkie są ślepe. Ale czują naszą obecność i ją akceptują. O, jaja! Tysiące, miliony jaj! Pomieszczenie dla młodych. Gorąco tu. Temperatura regulowana jest w zależności od potrzeb larw. Wyobrażasz sobie ogrom pracy? Wszystko zostało zbudowane od środka. A jak w takim razie wytłumaczycie istnienie zamku i innych konstrukcji zewnętrznych? Myślę, że to są resztki powstałe w czasie budowy tych korytarzy. Ciekawa teoria. To pewnie ich zapasy żywności. Te nigdy nie jedzą? Budowa szczypiec uniemożliwia im samodzielne odżywianie. Ale spójrz. Widzisz? Właśnie go nakarmił. O, Rety, to ich królowa. A oto i król. Przyjrzyj się mu. Jako jedyny ma skrzydła. Chodźmy zobaczyć królową z bliska. Teraz znajdujemy się w centrum kolonii termitów. To naprawdę fascynujące, ale jak się stąd wydostać? A...
Jeśli będziemy próbowali wyjść na zewnątrz, nasi przyjaciele żołnierze potną nas na kawałki. Interesujące, doprawdy bardzo, bardzo ciekawe. Zachowują się i pracują tak precyzyjnie, jakby były zaprogramowane przez jakiś komputer. Zaprogramowane? To możliwe. Ale przez kogo, ha? Wiodą życie jednostajne i monotonne. Wykonują pracę, jakby nie były pod przymusem. Nawet są w stanie poświęcić życie. Pamiętacie, jak zachowywały się termity żołnierze wobec mrówek? Wyglądało to tak, jakby były posłuszne czyjejś woli lub były odgórnie zaprogramowane. Nie do końca to rozumiem. Może macie ochotę na malutki wykład? Według niektórych źródeł te urocze stworzenia pojawiły się już w paleozoiku w okresie permu, czyli około 250 milionów lat temu. 100 milionów lat później termity przy odrobinie szczęścia mogły mieć za dobrych kumpli pierwsze dinozaury. Termity żyją wyłącznie w klimacie tropikalnym. Jeżeli temperatura wynosi mniej niż 20 stopni, giną. Jeśli są zbyt długo wystawione na działanie słońca, giną. Kiedy temperatura przekracza 36 stopni, także umierają, ponieważ giną bakterie pałeczkowate, a dokładniej protisty, które umożliwiają termitom trawienie i mogą stanowić nawet połowę ich wagi. Rozróżniamy ponad 1000 gatunków termitów, z których najbardziej rozpowszechnione to Belicosus, Incertus. No wiecie co? Jeżeli nudzi was to, co mówię, wystarczy tylko powiedzieć. Niewdzięcznicy, tępaki, lenie! Co tu się dzieje? To sposób na uczczenie zwycięstwa? Rodzaj kultu? A może jakiś rytuał? Tylko tamtędy może uda się nam stąd wydostać. Tak, ale mrówki nie będą nam przyjazne. Chodźmy stąd. Musimy znaleźć jakąś drogę na zewnątrz. Powoli mam tego dość. Metro, w którą stronę idziemy? Na północ lub na północny wschód. Powinniśmy znajdować się pod lasem. Czyli idziemy dobrze. Byle tylko udało nam się stąd wyjść. Wracają z leśnego targu. Jakie to ciekawe. Ale niezbyt przyjemne dla drzew drążonych przez termity, które są w stanie zniszczyć i strawić olbrzymie połacie lasu. Bardzo ciekawa dyskusja, ale nadal jesteśmy uwięzieni. Nie możemy wciąż kręcić się w kółko. One rodzą się i żyją bez światła. My nie. Nie wytrzymamy zbyt długo w ciemnościach. Nie sprawdziliśmy jeszcze tamtych korytarzy. Chodźmy, może tam jest wyjście. Widzicie? To robotnice. Zanoszą jaja w tamtym kierunku. Zobaczmy, skąd wychodzą. Ciekawe, co jest tam. Następna królowa. I jeszcze jedna. Gdyby ten gatunek przedostał się na naszą planetę, znaleźlibyśmy się w wielkim niebezpieczeństwie. Czegoś tu nie rozumiem. Jedna królowa, w porządku. Ale trzy albo nawet cztery? Metro, potrafisz to jakoś wytłumaczyć? Jeśli właściwie przeanalizowałem sytuację, jesteśmy świadkami zjawiska hipertrofii, instynktu przeżycia wobec zagrożenia śmiercią. Termity czują się zagrożone, więc bardzo szybko rozmnażają się. I tyle. Już w czasach prehistorycznych zdarzały się takie przypadki także wśród ludzi. Na przykład w roku 1300... Metro, daj spokój. No tak, teraz rozumiem. To oczywiste. Znalazłam rozwiązanie problemu, który zajmował mistrza. Słońce NGC 16612 gaśnie, więc mieszkańcy tej planety, czując śmiertelne zagrożenie, walczą zaciekle z innymi gatunkami i rozmnażają się na potęgę. To ich odpowiedź na zagrożenie. Odpowiedź podwójnie błędna. Po pierwsze, i tak nie uchroni ich to przed wyginięciem z powodu niskich temperatur. Po drugie, ponieważ rozmnażają się w zastraszającym tempie, niedługo zabraknie im pożywienia. Jedna myśl nie daje mi spokoju. Kto tym wszystkim kieruje? Komu podporządkowane są te stworzenia, które nie mają oczu, płci ani skrzydeł? Chciałbym wiedzieć dlaczego i dla kogo tak się starają. Może chodzić o nadrzędny umysł, który zawiera w sobie wszystkie najróżniejsze jednostkowe funkcje. Tak jak w przypadku ludzkiego ciała, które steruje swymi poszczególnymi częściami.
Nazwijmy to za Leibnizem harmonią przedustawną lub, jak Schopenhauer, wolą. Także już bardzo odlewi nam filozofowie badali te kwestie, a i współcześni także się tym interesują. Masz rację, Metro. To wszystko przypomina jeden spójny organizm ogarnięty gorączką. I tu mamy policję przeciw intruzom, która tak jak w ludzkim ciele działa na rzecz organizmu. Bez konieczności udziału inteligencji. Tylko że tu wszystko jest olbrzymie. Proporcje są zaburzone. Załóżmy, że znajdujemy się we wnętrzu gigantycznego organizmu. Jesteśmy przezeń tolerowani, ale jednocześnie jesteśmy jego więźniami. Dlatego też musimy zrobić w nim jakiś otwór, by się wydostać. To dla nas kwestia życia lub śmierci. Cierpliwości. Starajmy się nie zachowywać jak wrogowie. Jeszcze przyjdzie na to czas. Poza tym mamy broń i jest z nami Metro. Widzę otwór. Spróbujmy przejść. Chyba po raz kolejny nam się to nie uda. O, patrzcie! Uciekajmy stąd, szybko! Znowu kręcimy się w kółko i nie mamy już nic do jedzenia. Najwyższy czas znaleźć jakieś wyjście. Co one robią? Siedzą na królowej. Jedzą ściany. Tak, wszystko nadaje się tu do jedzenia. Nic a nic się nie marnuje. Zwłaszcza odchody, które są podstawą pożywienia, a także bardzo cennym butulcem. Co za koszmar, to kanibalizm. Nie, to nekrofagia. Te stworzenia upewniają się najpierw, czy ich kolega jest martwy, zanim go zjedzą. Jestem pewien, że gdyby Metro skierował swój laser na słaby punkt ściany, zrobiłby w niej otwór i moglibyśmy stąd uciec. Ale byłby to akt przemocy, na który możemy sobie pozwolić jedynie w przypadku bezpośredniego zagrożenia. Uważasz, że jesteśmy bezpieczni, pozostając w tym zamkniętym labiryncie? Sugerowałbym zbadanie wyższych partii w celu znalezienia wyjścia. O, rety, obcinają im odnóża. Tak, tak. O nie, to straszne. Ponieważ mają mnóstwo larw, ich nadmiar uznawany jest za pokarm. Jak wszystko inne. Pokarm jest tu towarem deficytowym. Uciekajmy stąd jak najszybciej. Musi być jakieś wyjście. Ja poszedłbym tamtędy. A więc co robimy? Jakby nie patrzeć, ktoś musi się tam udać. Metro, do dzieła! Dobra, koniec żartów. Teraz jesteśmy dla nich obcymi ciałami, które należy zlikwidować. Metro, użyj lasera! Czy to sklepienie wreszcie opadnie?
O nie, te są jeszcze straszniejsze. Otwór jest 10 metrów nad nami. Metro! Nareszcie udało nam się stamtąd wydostać. Chodźmy stąd, mam dosyć tego miejsca. No nie, szybciej metro, na statek! Nasza ważka! Wersja polska Master Film na zlecenie wydawcy Hipokampus. Reżyseria Dorota Kawęcka, dialogi Karolina Kowalska, dźwięki montaż Paweł Nowacki, kierownictwo produkcji Katarzyna Fijałkowska. Wystąpili Waldemar Barwiński, Joanna Budniok-Felix, Wojciech Machnicki, Stanisław Brudny i inni.